Młodzi ludzie upomną się o swoje prawa i to nie będzie rewolucja Lepera czy samoobrony, tylko ludzie upomną się o swoje prawa. Ludzie chcą po prostu za uczciwą, rzetelną pracę godnie żyć. I ludzie nie będą się godzić na to, żeby kolejne ekipy przychodziły do władzy po to, żeby oszukiwać ich. Żeby oszukiwać, żeby rozkradać kraj, żeby prywatyzować teraz nawet energetykę polską, żeby sprzedawać ziemię obcokrajowcom, żeby pozwalać na ekspansję ekonomiczną Niemiec na Polskę. Bo historia lubi się zawsze powtarzać i to każdy wie. Ona trochę inaczej zawsze jest. Tego, czego potrzebował Hitler, żeby zająć Polskę, dzisiaj nie trzeba. On produkował czołgi, samoloty, armaty. Dzisiaj produkują markę i euro i tym zdobywają Polskę. I ja naprawdę jestem gotów na czele takiego buntu w obronie polskiej racji stanu, niepodległości, suwerenności stanąć.